Codziennie o nie myślę. Codziennie myślę w kategoriach nadziei, od rzeczy małych po rzeczy bardzo duże. Kiedyś wydawało mi się, że słowo nadzieja jest zarezerwowane dla naprawdę wielkich spraw. Będę miał nadzieję, że może mi się uda wjechać kiedyś w świat. Będę miał nadzieję, że może mi się uda ten świat poznać. A w ogóle mam nadzieję, że moje życie będzie ciekawe. I słowo nadzieja było obrędowane jakimś ogromnym czasem. Dzisiaj naprawdę, bez przesady, mówię, że z nadzieją myślę o każdym dniu. To, co nas i mnie otacza, w moim mniemaniu i w mojej takiej ocenie, każe mi także żyć z taką nadzieją, codzienną. Złe rzeczy mnie budują. Budują, co zrobić, żeby właśnie tak nie było. Co powiedzieć, jakim być, jak sobie układać pewne historie. I to jest dużo w tym prawdy. To, że jak jest fajnie, to jest fajnie i w tym momencie możemy po jakimś czasie powiedzieć, no i nudno tej fajności. Czytać, dużo czytać, dużo oglądać, dużo słuchać, być ludźmi kulturalnymi.